Marcin Ratajczak od 2005 roku służył jako strażak. Najpierw wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej i działał jako przewodnik psa ratowniczego. Dwa lata później rozpoczął pracę zawodową w Państwowej Straży Pożarnej i już na początku trafił do specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej w Poznaniu. W 2010 roku brał udział w misji ratunkowej po trzęsieniu ziemi na Haiti. W ubiegłym roku dowiedział się, że ma nowotwór żołądka. Rozpoczęła się walka o życie. W czerwcu bieżącego roku okazało się, że strażek ma w głowie guzy przerzutowe. Koledzy bardzo zaangażowali się w pomoc i zorganizowali zbiórkę na jego leczenie. A jeszcze dwa dni temu przy komendzie na ulicy Bobrzańskiej w Poznaniu odbył się festyn charytatywny, by domknąć zbiórkę. Niestety strażak odszedł dziś nad ranem. Miał dopiero 45 lat. Damian Wełna, Puls Dnia.